Na Szwankowacu też, bo mieliśmy jeszcze kolejne sytuacje, powinniśmy wykorzystać. Bramki strzeliliśmy, to się zgadza i chwała nam za to. Musimy jeszcze więcej koncentracji dołożyć przy tych wykończeniu kolejnych sytuacji. Natomiast musimy pracować też nad obroną, bo tutaj się okazało, że po raz kolejny popełniliśmy zbyt proste błędy. Przeciwnik strzelił bramkę, której nie ma prawa strzelić i tak naprawdę powinniśmy zagrać na zero z tyłu. Nad tym musimy popracować i wyciągnąć wnioski z tego dzisiejszego spotkania. W obu połowach wystąpiły dwie różne jedenastki. Z obu jest Pan zadowolony w tym samym stopniu? Z żadnej jestem zadowolony generalnie do końca. Tak naprawdę było wiele mankamentów. Już pokazali chłopaki, że potrafią grać i jeżeli realizujemy to, co trenujemy, to wszystko zaczyna wyglądać bardzo dobrze. Jeżeli zaczynają się wkładać się dekoncentracja i jakieś własne dziwne pomysły, to wtedy stwarzają się problemy na boisku, a musimy mieć porządek i chcemy mieć porządek na boisku i być dobrze zorganizowani. A no to jeszcze mamy te 10 dni do pierwszego spotkania i myślę, że nad tym się skupimy w najbliższym tygodniu. Liczy Pan, że sobotni sparing za jakie mateny przyniesie jeszcze ważne odpowiedzi przed zbliżającą się ligą? Liczę, że sobotni sparing za jakie mateny będzie kolejnym dobrym sprawdzianem dla nas i kolejną dobrą lekcją i momentem, miejscem czy chwilą, w której będziemy mogli pokazać to, co gramy i lepiej się jeszcze organizować na boisku. Zobaczymy, jak będziemy wyglądać na tle dobrego, bardzo, bardzo dobrego generalnie przeciwnika, więc na to liczymy, to się musimy, tutaj każdy moment dekoncentracji będzie nas kosztował pewnie wiele, dlatego musimy tu być maksymalnie, przyłożyć się do tego i zaangażować na 100%. Będzie Pan już podglądał Zagłębie w czwartkowym meczu w europejskich pucharach? Tak. No, mam nadzieję, że w końcu skuteczne, że asysty, bramki przyjdą i przełożymy to na ligę, bo dzisiaj był sparing z drużyną drugoligową, ale pokazali, że umieją grać w piłkę i wcale nie byli aż tacy słabi i momentami fajnie grali. A jak to czujesz indywidualnie? Daleko jeszcze brakuje do takiej optymalnej świeżości po tym obozie w Wodzisławiu? Na pewno po obozie, po tym meczu ostatnim Zagłębie byłem zmęczony, ale teraz dostaliśmy parę dni wolnego, odpocząłem i czuję, że ta świeżość przychodzi i dzisiaj się już dobrze czułem fizycznie. Stawiasz sobie jakiś konkretny cel indywidualny przed tym zbliżającym się sezonem? Konkretnie nie. Myślę, że dobrze grać cały czas w pierwszym składzie i asysty, bramki najważniejsze. No tak, oczywiście jak po ciężkim obozie, wszystko jeszcze dwa dni wolnego przed tym, no dobry mecz w naszym wykonaniu. Cieszy się to, że tylko jedna stracona bramka i w końcu szalonych trzech bramek, także dla nas to jest ważny moment i jeszcze jeden sparing został do rozpoczęcia sezonu. A jak widzisz to po sobie, po tym obozie przygotowawczym w Wodzisławiu, świeżość w nogach już wróciła, czy jeszcze nie? Jeszcze nie, ale to jest tak właśnie ustawione, żeby przed pierwszą kolejką, żebyśmy się wtedy czuli dobrze, a na ten moment musimy trochę czuć ciężej te nogi, żeby po prostu ciężej nam się grało, że jak się zacznie sezon, będzie łatwiej. Opaska kapitańska, nawet jeśli to był tylko sparing, mobilizuje? No oczywiście, że tak. No. To jest coś pięknego, także no, mogę podziękować tylko trenerowi i sztabowi, że mi dało tą opaskę. A znajdujesz się w dyrygowaniu kolegami? No, jak na mój wiek, to jakoś radzę sobie.